Oj! Oj, to wybuchnie, uważaj! Ale co? Przecież tu ten nic clown nie ma. Klapsik. Clownomat jest super. Kitwa jest czaderkiem. Insta w opisie. Witamy wszystkich. To jest Half Dead 3. Pamiętacie, jak 14 lat temu graliśmy w Half Dead 2? To było 15 lat temu. A, przepraszam, mała powtórka. 3 dni temu wyszła wersja gry Half Dead 3 i będziemy dzisiaj ją sprawdzać razem z Admirowskiem. Elo. I Flotarkiem. Siema. Jesteście tacy sami, ja też jestem tacy tak? Jak wy. Jesteśmy bliźniakami Kramp. Jesteśmy trojaczkami? Bruce i... Nie. A ja jak wyglądam? Jesteś kobietą. Jestem kobietą? Tak, ale jakoś taką... Dobra. Albo losowo wybiera. Jak się odchylasz, to tak dziwnie widać, tak wow. No ty, ale jakbyś grał w Kongo, jak to się nazywa? To się tak nazywa? Nie wiem, ta gra. Ta gra, co tak chodzisz i pod kijem przechodzisz. A, to no ja wiem o co chodzi, ale nie wiem jak to się nazywa. I musimy... Jak się to je? Nie ma, wszystko moje, podaj. Ty, jak ty to jesz? Ej, chłop zjadł i ma 150 HP, a my mamy po 100. Posorka, zostawiłem wam lody. Dobra, jest, coś tam jeszcze znalazłem. A jak którym się je? F-kom. F. Zjedzę czekoladę tą właśnie. O, 150 HP mam. Oj, spada, dobra, szybko, ten pokój. Szybko. Który? O, czekaj, to... Ten. O, jest, kliknąłem. Aha. Do tego. O nie, no nie wygląda jakby był to pokój. Mamy 2 buty. Dobra, Admiros, mówiłeś przed odcinkiem, że będziesz sprawdzał wszystkie pomieszczenia. Dobra, elo. Nie! Admiros! Spakował grę. Strolowałem grę. Ty. I otwieramy to. I co, i teraz już można tam wejść normalnie? Nie wiem, ja tylko chciałem sprawdzić. Osobułko jest takimi pułapkami zabójczymi. Ej, tutaj ten pokój wydaje się fajny, zobaczcie. Ty, ale... Jest podejrzany bardzo. Dobra, ja rzucę mojego buta. Dobra, rzucaj butem. Uwaga. Hops. Okej. Okay. No nieźle. Ty, ale taki ale jakiś... Nie, można tam wejść. Można. Dobra. Czekaj, bo to jest taka zwykła pułapka. Au! Oj, dobra. Au! Oj! Dobra, wszedłem. Dobra. Ej, to strzela! Ten pokój średni, taki nie przejdę chyba. No to w drugą stronę o, idziemy. Nie. Co tu się dzieje? W ogóle jak ej, nie kojarzycie buty, tego... Rekiny. A, zresztą już powinniście kojarzyć, co to jest Half Dead. W każdym pokoju czyhają na nas pułapki i musimy dojść do końca i nie umrzeć. Tak. Mm-hmm. I ty krwawisz, Admiros, bo... To... Jezu, tam jest jakiś gość! No tak, bo mnie to biło. Dobra, to chodź mu spuścimy w pierdol. Dobra, to idź go pobij, a ja sobie poczekam. Ale on jest z nami. Ty, jest... on bije w jakąś rakietę. Oj. No i nie ma Flotara. Co się stało z Flotarem? Wszedł w to, patrz. Ej, Nara! Jestem wyżej. A to dobrze może. No tak. To dobrze, tak. Dobrze, zrobić. Tak miało być. A da się spaść teraz bez zabicia siebie? A bo to jest 3x3x3. Jesteśmy na piętrze 0. O kurde. Tak, no. To wygląda... Dobra, ja rzucam butem, panowie. Jakby tu... Dobra. Nie. Idzie. Czemu to się tak zamyka? Spokojnie. Co się tak sracie? Jest gitara. No bo to... Walczymy o życie. Ty, ale tego buta można podnieść, jak jest dobrze. Tak. O, pies! To nie jest co pies. To jest? Jakiś to nie jest szczuras. Pies. Obcy. Jak go zabić? Obcy z filmu Obcy. Przechodź do następnego pokoju. Ej, on nie uwięzili z kimś psem. Żyjesz tam? Ej, w ogóle mnie skacze. Tak. Zżygał się. Pies się zżygał kwasem. Chodź, tutaj jest żarcie, tu jest żarcie. Żarcie, dużo żarcie. Szybko. Ty, on zaraz nam ukradnie jedzenie. Dajcie mi jedzenie, ja mam mało... O, już mam dużo. Dobra, szybko, Jezu, ten pokój jest git. Są. Szybko, guys, tutaj jest... Ej, umieram! To jest... O, nie, on naprawdę umarł. Nie, żyje, ma 100 HP. 95, no. 85, tam był jakiś 75, wybuch. A gdzie jest ten 60, szczuras? 50, Flotar, wracaj! Zimno! 20! Zimno! Your teammates will save you. O, musisz mnie uratować. No nie wiem. Buty mi spadły. Nie, ej, już nie warto, co tym sądzisz? Nie warto. Proszę, chyba. Uratujcie mnie. Ej, nie możemy to otworzyć? Nie, musicie poczekać, aż dobra, się dobra, nie, to się nie skończy. Idę się najeść, chodź się najemy. No. Ej, twoje zdrowie, twoje zdrowie. O, ryż, dziękuję. Tu jest jak coś dobrze, Admiros. O, już się kończy. Nie. Jest dobrze? Nie ufam ci, patrz. Wszedłem tutaj. Tak? No, jak uciekałem przed szczurem. Ale to moje ciało leży. Dobrze. A nie możemy cię uratować? No, wygląda na to, że nie. A mówisz, coś się wyświetlało teammate save? Tak, mam cały czas. Jesteś martwy, your teammates will save you. Ale to chyba jest pokój, który się nigdy nie kończy. Ty, jaka dżungla. Admiros, chyba jesteśmy na dobrym tropie. Tak, poczekaj, ja rzucę. Oho.
Na górze. A to znów te takie... tym razem ogniste. Piu, 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 bo to nie są takie pułapki, które sprawiają, że jest koniec. Tam flutter wszedł do takiej kończącej grę. No. Dobra, weź tego buta. Biegnę, biegnę, biegnę. Dobra. I tam są cztery... Tak, i tutaj jest wyjście. O, jakiś ten... Matyniu został odłączony? Co to znaczy? Czemu zostałeś odłączony? Nie zostałem. Nie ja rzucę w niego butem. A ja tego się nie da otworzyć? Fuck. I flotara uwolnić? Ej, chłopaki, ja tutaj jestem. O. Jestem wyżej. Czemu ty żyjesz? Jest problem, bo ja rzuciłem mu buta. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Wezmę tego buta. Nie, on po prostu tutaj utknął na zawsze. Już dobra, nie wie, co zrobić. To żegnaj. Ej, czemu ty żyjesz, niby, Flo? No, wskrzesiłem się. A po Kasie? Nie, co? Masz normalną koszulę. Myślałem, że się popsuła. Chyba, nie wiem, czy... A nie, buty mam. Czyli jeżeli wy przejdziecie poziom... Co to było? Dobra, rzucam butem. Dobrze. To jest prezent, tak? To jest prezent? Ja chcę prezent. Dobra, to Admiras, idź po prezent. Dobra. Daj mi się... Żółty pokój to jest chyba taka pułapka, która mnie zabija. O nie, to jest ten z klaunem, co się otwiera. Klaun klapsik. Dobra, to masz jumpscare'a. Ej, tu jest but. Otwiera się, jak ktoś buta? Nie ma ktoś buta? Ja biorę, wziąłem. Aha, to zajebiście zrobiłeś. Torka. Dobra, a tutaj? Rzucam. Oj. Okej. Ale to też słabe. No, da się przeżyć. No ale zostawmy tego buta. Możemy iść tutaj. To jest, wydaje mi się, że... O kurde, ale kosmiczny pokój. Ej, tam w rogu, widzicie go? W rogu jest. On czeka. I to jest trójka. Ej, to jest trójka. To oznacza? To oznacza, że ma dostęp do trzech pomieszczeń innych. A, okej. Okay. Dobra, lecimy. Poziom trudności. Siema, dobra, gościu, co tam nie, u ciebie? To nie jest git. On jest git? To jest NPC, może z nim można rozmawiać. A może to jest po prostu osoba z poprzedniej części gry, która się tutaj zgubiła. Może to jesteśmy my sprzed tych 14 lat. Tak. Zobaczcie, jak... Okej. Okay. Tam nie ciekawostka wchodzimy. Jest ich trzech w tym pomieszczeniu, więc to jesteśmy pewnie my. Te robale? A, nie to nie, osoby. Że tych gości, no. Dobra, nie, jak tam jest zero, to znaczy, tam że stamtąd nie przejdziemy nigdzie. A tam jest. O, tutaj jest zejście w dół? Tak, ale to my... Ale to stąd nie wyszliśmy przypadkiem? No, hops. Nie wiem, to... Wyjście! Dobra. Finisz. Bo jesteśmy dobrzy i udało się ukończyć. Ale to nie... Co to jest? Aha! Jesteś zwycięzcą! Yeah. Pułapki udało 5, się. Pokój 12. Ale to było, to była rozgrzewka. Tak, bo tutaj to była rozgrzewka. Mała... Tam było napisane, że aby wydostać się z pokoju, musisz rozbić dwie kolby. Jakie kolby? Tam były te kolby takie, pamiętasz? W tym mrożonie. Nie, jeżeli wszystkiego 50 to jest maks, ile możesz zjeść. Dobra, głodny jestem. No, jak coś to teraz ustawiłem największy poziom trudności, więc proszę, aha, tak bezpieczna grę. Czyli każdy pokój to będzie taka pułapka... Nie, tu nic nie ma. Aha, nie ma żadnej pułapki, to nieźle. To jest Nick Tmare. Trudności. Chodźmy tu. W środek? Tutaj, patrzcie, to wygląda bezpiecznie. Lodowy pokój. Ty bezpiecznie. Co to za Nick Tmare? A myślisz, że tam pokoje mogą nas oszukiwać? Ale patrz, i tu masz cały czas jedynkę, Mati. Co to jest? Zamykaj drzwi. No nie, a, dobra. Jakiś dziwny ten hagi-wagi. Bo jedynkę... Dobra, to... Ale to w sumie dziwne, że jedynka. Aaa, bo to chyba oznacza, że jeden... Szybko. Puśćcie mnie, co oznacza puśćcie. Jedynka? Że jeden pokój chyba jest w porządku, a reszta jest do dupy. Nie? Zobacz, nie, razie... że to poziom zagrożenia. Zobacz, ty masz zero. To znaczy, tak, że nie wejdziesz do następnego pokoju, który jest w porządku, tak? Chyba tak można to interpretować. Nie wiem. Tak mi się wydaje, to jest, tu, dobra, tutaj możemy iść. To nie rozumiem w takim razie. Niezły tutaj... nightmare. No, może kitu. Tutaj będą, wiesz. A nie oznacza to, że trójka, że są trzy pokoje obok tego? Raz, dwa, trzy? O kurde, dobrze, że rzuciłem. Tak, tylko że właśnie w jednym było zero, a z tego pokoju, który był zero, przeszliśmy do wyjścia. No to jest trójka i to ci niszczy. To jest poziom trudności pokoi. No nie, no w trójce jesteśmy my w tym momencie. Patrz, tu jest dwójka. I masz dwa wyjścia. Nie, no masz trzy. No właśnie. I nie rozumiem w takim razie, co dlatego to oznacza. Mówię, to jest poziom trudności. To dlaczego jesteśmy w trójce, powiedz mi? Czemu jest taki trudny ten pokój, w którym się znajdujemy? Bo im bliżej zera, tym gorszy pokój. Co? Tak. No to czekaj, a to ten... może mieć sens, ale to browarek. Czemu ta dwójka wygląda tak strasznie?
O, nie, no patrzcie, no po prostu, że to jest liczba pokoi dostępnych z tego przejścia. Chyba umieram. Nie, nie, no jesteś. Ale to czemu na czerwono się świeci ten pokój? Nie mam pojęcia. Dobra, ja kiedyś znaliśmy te zasady. Wydaje mi się, że na początku dobrze mówiliśmy, że to jest ilość pokoi, do których możesz wejść, tak? Tak. Ale to nie pasuje do tego, co tutaj nie. się pokazuje. Dobra, idę tu. A jak jest w tym w saperze? Też są dwójki, trójki. No i to oznacza... A, to może być. Może to oznaczać faktycznie ilość pomieszczeń, która jest zła wokół ciebie. Tak jak w saperze. To zbyt trudne. Oj! Oj, to wybuchnie, uważaj! Ale co? Przecież tu ten clown klapsik. Clown, no, flota... I... O, palę się! No, no i widzisz... Uwaga, dobra, bo to zaraz reakcja wybucha, łańcuchowa. Wybucha. A ten nie wybuchł. Dobra, do lewej, do lewej, do... Rekiny! Dzięki, rekiny kogoś zrzuciłeś mnie na wodę. Nie, to rekin cię zrzucił, bo ja obserwowałem z daleka. Wyskoczył tak rekin i cię pacnął. Ja widziałem. Nie, no smok mały jakiś. Mały smoczuś, chodź tutaj. Jezus Maria. Nazwijmy go Łukasz. Okay. Czemu? Zastanawialiście się... To pierwsze imię, jakie wymyśliłem. Zastanawialiście się w ogóle, jaki jest... Chodź. Jezus Maria, au, co tam się stało? Sens, jak gracie, że jest duży, nie? To jeżeli jesteście martwi, to ten sens jest jeszcze bardziej chory. O, i tu Mati zaraz pisze. Okay. Dobra, wydaje mi się, że to jest jakaś prosta jak gra. Saper. Jak tak, saperze. To może być czyli... saper, to może być saper. Czyli dwa pokoje stąd są niebezpieczne, a mamy dostęp tylko do dwóch. Dwa, czyli tutaj będzie niebezpieczeństwo. I to się zgadza. No, no. Nie, to się nie zgadza. W sensie... No tak. I czekaj, sprawdzimy ten pokój nie. jeszcze. A, no dobra, okej, no masz rację. No tak, i ten pokój też jest niebezpieczny. Tak. Tak. Dobra, to i natomiast z tego, on się świeci na żółto, czyli jest tak niby niebezpieczny, tak, ale tak, jeszcze tak, do tak, przeżycia. Czyli dwa pomieszczenia wiem, z tego też. I możemy dostać się tylko do dwóch, też są niebezpieczne. I co to jest? Uważaj, tam jest kosa! O Jezu! Nie my też tu nie! Au, chodź, au, au! Chodź, chodź, chodź. Nie przycięło! Ej, nie widziałeś tego? Ej, ten Nightmare rzeczywiście jest wymagający. Mati, musisz nas uratować. A nie, to... Admiros żyje, Admiros, dobra. Ja żyję, to tutaj, jestem mądry. Jak to tam wyglądało w tym pomieszczeniu, do którego chcieliście wejść? Tam coś biegało. Tam coś tak, tam były... Dobra. Po lewej stronie trzy, były chyba cztery dwa, kule. Ale czekaj, jeden. Czekaj. Chcę, bo to się zaraz zamknie samo. I powiedz mi, czy idziemy do lewej, czy do... czy prosto? Do lewej, lewej. Nie, w lewej umrzecie, nie? W lewej umrzecie. Dobra, to prosto. Szybko, szybko. Lewa jest... O! O! O. Ty, co to jest? I stąd... To nie wygląda miło. Patrz, i nie ma stąd wyjścia, więc... No, jeden. W sumie jest. Jest jeden na czerwono. Typ. Czyli... I jeden jest na czerwono i to oznacza, że jeden poziom stąd jest na pewno zły. No i to jest ten. I to jest ten przed nami. Mm-hmm. Ale czemu jest tutaj, na czerwono? Bo jest śmiercionośny. A żółty tak oznacza, że jeden jest w pożo. Uh-huh. A drugi nie. Admiros nie żyje. Dlaczego? No mówiłem, że są cztery kule. Dobra, au, tam wbijam. Dobrze jest, co ty gadasz, żyje. Ten jest git. Gdzie ty, Mati, poszedłeś? No i już, proste. Wyszedłem. No wyjście, musisz Admiros przejść tam. Tak, tam jest no wyjście? Tak. No. Musisz potęczyć jak Ronaldinho. Dobra. Między taksówkami. Dawaj, otwieram ci drzwi, żebyś wiedział. Biegnę, biegnę. Zajebiście. Jest! Jest! Życie mi to dodało. Ty, aha, i co tańczysz się już? Tak, a ty gdzie tańczysz? No ja tańczę w zaświatach. No, nie mam mnie po prostu. Wydaje mi się, że trzeba wziąć 4 na 4 albo 5 na 5, żeby to miało większy sens, bo 3 na 3 jest łatwe. No jest bardzo łatwe i bardzo nawet butów nie musimy używać no tak naprawdę. No ale tak, to byłoby na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa, pa. Siema. Elo.